Tak jak ten człowiek właśnie na przykład z wodną puchliną mógł się zjawić przed Jezusem, no bo dom był otwarty. Czy na przykład tak jak na przykład gdzieś tam kobieta grzeszna mogła przyjść, prawda, i oblewać łzami stopy Jezusa, dodatkowo właśnie mogła oblewać się stopy Jezusa, dlatego że ucztowało się na leżąco, prawda, z głową skierowaną ku stołowi potrawą, prawda, opartym tutaj. Człowiek leżał przy stole właśnie z głową skierowaną do stołu, oparty właśnie na lewej ręce i prawą się brało ze stołu jadło. Natomiast no, nogami no, na zewnątrz. No i właśnie dlatego ona mogła podejść do tych nóg Jezusa, oblewać się łzami. Tak, więc te miał taki charakter otwarty, no i to wszystko właśnie służyło no, pewnomu mojemu zyskowi. Żebym ja zyskowi wizerunkowo, prawda, że żeby, żeby sobie podbić bęben, to to właśnie u mnie nie był. No i właśnie to wszystko tak było zorganizowane, żeby wszyscy to widzieli, wszystko było jawne. Nie? To, kto to u mnie nie był, co to myśmy nie jedli, o czym to myśmy nie rozmawiali. No i teraz widzicie. Robi się no taka pewna przykra sprawa, tak po ludzku, pewna taka przykra sprawa, no, bo Jezus pozornie zaczyna krytykować wszystko, co tam się dzieje na tej uczcie, Zaczyna krytykować i tak dosyć, no wiecie, no taki się robi pewien zgrzyt towarzyski, nie? Bo to tak jakbyś do kogoś przyszedł, nie? I ten na przykład, no nie wiem, podaje ci nóż i widelec i stawia ryby, a ty zaczynasz mówić, wiesz, bo do ryby to się daje dwa widelce, a nie nóż i widelec na przykład, nie? Później coś tam podaje, a ty mówisz, no do tej potrawy to by się przydała łyżka na przykład, nie? I, I tak, co by nie zrobił ten gospodarz, no to ty mówisz, a, bo to w sumie to nie tak. W sumie to nie tak, no i to się robi pewien taki zgrzyt towarzyski, właśnie że ten zgrzyt towarzyski tak naprawdę nie jest zgrzytem, tylko jest miłością Jezusa. Bo o co chodzi z tą ucztą? Ta uczta to jest w ogóle obraz naszego życia. W ogóle obraz naszego życia i w to nasze życie wchodzi Bóg. I teraz w zetnięciu z Bogiem, że tak powiem, no wychodzi na jaw, prawda, wszystko to, w czym my się pomyliliśmy. To jest nieuchronne. Że w zetnięciu z Bogiem wychodzi na jaw wszystko, w czym my się pomyliliśmy. Wychodzi szydło z worka, że to się nie tak robi, to się nie tak robi, i Pan Bóg to pokazuje nie dlatego, że jest złośliwy, że chce nam dopiec, prawda, i że się chce czepiać, tylko dlatego, że jeżeli czegoś się nie robi dobrze, no to automatycznie robi się to jak źle. Nie? Można mi zarzucić, że jestem czarno-biały. Niestety, dobro i zło są czarno-białe. Niestety, my chrześcijanie nie jesteśmy wyznawcami ideologii Yin Yang prawda, że, że zło nie może, że dobro nie może istnieć bez zła, no i że każde dobro zawiera w sobie krople jakiegoś zła, każda jasność zawiera w sobie krople ciemności i tak dalej. No a z drugiej strony każda ciemność zawiera w sobie krople jasności i każde zło zawiera w sobie krople dobra i że generalnie to wszystko jest tak spleczone, że się nie da porozdzielać. No okazuje, że, że się da. Okazuje się, że prawdziwe dobro nie zawiera w sobie zła i prawdziwa miłość nie wyrządza krzywdy. No i że właśnie albo miłość jest prawdziwa, albo jej nie ma. Albo dobro jest prawdziwe, albo go nie ma. Albo coś jest prawdą, albo coś jest kłamstwem. Jeżeli coś jest trochę prawdą, to już jest kłamstwem, już nie jest prawdą. że dlatego my dochodzimy ciągle do prawdy, ciągle poznajemy co uczymy się Boga prawda, że wędrujemy w stronę Jego jasności, a wszystko się wyjaśni, kiedy staniemy przed Nim twarzą w twarz i ujrzymy Go takim, jakim jest. I teraz Bóg robi to z miłości, no bo właśnie zobaczcie, kiedy myśmy odeszli od zasłuchania, zapatrzenia się w Boga, Odeszliśmy się od tego, żeby kierować się jego miłością, jego światłością, jego mądrością, tą mądrością, która nigdy się nie myli, tą miłością, która zawsze wie, co jest dobre i wszystko czyni dobre i tym się właśnie raduje. No to odkryliśmy, prawda, że to nie działa, że to wszystko przestało funkcjonować, że zostaliśmy nadzy i z pustymi rękami i jeszcze właśnie pełni prawda, zniechęcenia do samych siebie właśnie w takim stanie, że ja nie bardzo mogę znieść siebie, bo się okazało, że sobie nie poradziłem, że nie dałem rady. Prawda? Zobaczcie, że to człowieka najbardziej zniechęca do siebie i to człowieka najbardziej rozsierdza i później człowiek szuka na kim by tu się wyżyć, bo sobie nie poradziłem, bo nie dałem rady, bo się nie radzę, bo nie daję rady. Prawda? I teraz Bóg w to wchodzi. I teraz zetknięcie się z Bogiem, który wszystko robi dobrze, no wyciąga, że tak powiem, najaw. No to wszystko, w czym my się pomyliliśmy. Nie? Że my robimy to tak, a jakby Bóg jakby z samej natury pokazuje, że on to robi no, inaczej. Nie? I zobaczcie, że tutaj często dochodzi do konfliktu między nami bo, a Bogiem, bo my byśmy chcieli, żeby to Bóg coś tam zrobił na naszą miarę. A Bóg mówi, no ja tego tak nie robię, ja to robię tak, bo tak jest dobrze. I teraz zobaczę, że Bóg w Jezusie objawił się jako ten, którego nie da się sprowokować, zmusić, przekupić, żeby zrobił coś źle, niedobrze, niedobrze. Nie, że Bóg uporczywie robi wszystko dobrze, no bo jest miłością, to jest jego natura, jego tożsamość. Jego tożsamością jest miłość, jego tożsamością jest to, że wszystko robi dobrze, on się tym raduje, on się tym cieszy, że, 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 że czyni wszystko dobrze. Nie? Właśnie i teraz Pan Bóg z no, siłą rzeczy jakby nie chce zrezygnować ze swojej tożsamością, chce być sobą, czyli miłością, prawda? I dlatego nie da się Go zmusić, że przestał być miłością, czyli że przestał robić dobrze i zaczął robić byle jak na przykład, czyli niedobrze. dobrze. No i teraz z tym jest miłość Boga, że on doskonale wie, co nas najbardziej udręcza, co nas właśnie najbardziej poniża i zostawia nas właśnie w zniechęceniu sobą samym i w tym, że nie potrafimy siebie znieść. Nie? Że właśnie to doświadczenie, że nie zrobiliśmy czegoś dobrze, że się pomyliliśmy. Prawda, i zobaczcie, że my myślimy, że wyjście jest tutaj, yy, że Bóg przyzna, że dobre to jest tak, jak my robimy. I zobaczcie, i my dlatego uważamy, że to, co zrobił Jezus u tego faryzeusza, to jest zgrzyt towarzyski że Jezus ośmielił się pokazać, że pewne rzeczy warto robić inaczej, nie? Bo, bo my oczekujemy takiej miłości, która przyklepie, nie? Że dobra dziecko, no tak jak robisz, to tak jest dobrze. Tak jak robisz, to tak jest dobrze. No Bóg tego przyznać nie może, jeżeli my robimy coś źle. Dlaczego? Dlatego, że zło jest zawsze niszczące. To nie jest jakby kwestia umowy. To był taki... Nie wiem, co nim mówić, że, żeby nie robić reklamy niepotrzebnie, nie jak i Jan Jakub Russo. I on uważał właśnie on, tak dosyć rozreklamował taki pomysł, że właśnie nie istnieją żadne obiektywne normy, żadne obiektywne zło czy dobro, tylko wszystko jest kwestią umowy. Nie? że warto się umówić, że to robimy, a tego nie robimy, bo inaczej to, to nie będzie funkcjonować. Tylko, że jakby i już w tym stwierdzeniu, że inaczej nie będzie funkcjonować, to właśnie stwierdzenie, że jednak istnieje obiektywne zło, bo właśnie zło polega na tym, że nie funkcjonuje, że to przestaje wszystko funkcjonować, dokładnie zło na tym polega, że niszczy, dobro polega na tym, że buduje, że rozwija, że to wszystko funkcjonuje, działa. No i teraz wiecie, to nie jest kwestia umowy, nie? że my się umówimy, że coś jest dobre, czy niedobre. To jest kwestia pewnych obiektywnych, obiektywnych rzeczywistości, że albo coś służy życiu, służy rozwojowi, coś się wpisuje w funkcjonowanie rzeczywistości, dzięki czemuś to wszystko działa, funkcjonuje, ma sens, żyje, rozwija się i tak dalej. Albo coś nie służy życiu, nie służy rozwojowi, no i nie służy, no i tyle, i nie służy. Nie? To nie jest kwestia umowy, że muchomory odrzucamy, a borowiki jemy. No to jest kwestia odkrycia pewnej obiektywnej rzeczywistości, że borowik się nadaje do jedzenia, a muchomor tylko raz. Nie? Że jeżeli chcesz zjeść grzyby więcej niż raz w życiu, no to raczej muchomorów unikaj. prawda? No bo jak zjesz mu to już w ogóle nigdy w życiu już więcej nic nie zjesz, bo po prostu umrzesz. No i to jest pewna obiektywna rzeczywistość. nie? I, i to dotyczy dobra i zła. I Pan Bóg mówi, no albo, albo czynimy wspólnie to, co dobre. Uczymy się tego, co dobre, tego, co służy życiu, rozwojowi i funkcjonowaniu wszystkiego. No, albo prawda, my pójdziemy w kierunku robienia po swojemu, czyli robienia właśnie na chybił, trafił, niedobrze, i to z tego będzie tylko coraz większy chaos i zniszczenie, i tego doświadczamy. I tego doświadczamy. I, i, i nasza upartość jest taka, że nawet kiedy doświadczamy, że jak robimy po swojemu, to z tego wychodzi chaos i zniszczenie, to uważamy ten chaos i zniszczenie za złośliwość Boga, że to Pan Bóg nam podstawia nogę. Że nawet nie stać nas na wyciągnięcie wniosków, że to ja ten chaos i zniszczenie wprowadzam. Że zobaczcie, w nas jest tak głębokie nastawienie, że Pan Bóg powinien przyklepać nasze się, Że nawet kiedy się jawnie okazuje, że my robimy po swojemu i to doprowadza do chaosu i zniszczenia, to my dalej uważamy, że to nie, to nie myśmy ten chaos i zniszczenie zrobili i to ktoś tam miesza, nie? Prawda? To nie my, to wąż to diabeł miesza. Nie? Właśnie, to jest tak głęboko w nas zakorzenione. I teraz zaś w zetknięciu z Jezusem, z tym, który nic z Go nie uczynił, my odkrywamy, nie? w czym się pomyliliśmy. Odkrywamy, że On pewne rzeczy robi inaczej. I to jest po pierwsze, właśnie nasze zetknięcie z Bogiem, to jest zetknięcie bardzo egzystencjalne, że zobaczymy na co dzień tego doświadczamy. Że my byśmy chcieli coś, żeby po, po, poukładało się tak, a Pan mógł to układać inaczej. Że my byśmy chcieli, żeby Pan mógł zrobić coś tak i tak, a On to robi inaczej. Że jakby tu już jest weryfikacja. I teraz pytanie, czy ja poddam się tej weryfikacji w zetknięciu właśnie z faktem, z obiektywnym faktem, że Pan Bóg coś zrobił inaczej niż ja się spodziewałem, niż ja chciałem, czy ja wyciągnę wnioski, że to Pan Bóg rzeczywiście zna się na tym, co dobre i że jeżeli On to zrobił inaczej niż ja się spodziewałem, to znaczy, że to ja się myliłem i że ja potrzebuję czegoś nauczyć od Boga. Nie, że Zobaczcie, no my niestety najczęściej idziemy drogą uczniów idących do Emo, że jak się okazuje, że Pan mógł robić coś inaczej, niż myśmy się spodziewali, niż nam się wydawało, no to jesteśmy strasznie obrażeni na wszystko i zabieramy zabawki. Jak nie, to nie, a tym bardziej odchodzimy w swoją stronę. Na szczęście Bóg w Jezusie nas ściga, zobacz, jak to jest miłość Boga, wierność Boga temu, co jest dobre, nie? bo Bóg powiedział, że niedobrze jest człowiekowi być samemu. I Bóg jest temu wierny do tego stopnia, że nawet jak my zabieramy zabawki, gdzie są strony wielce obrażeni, to tak jak pokazuje opowieść o uczniach idących do Emaus, on uparcie idzie z nami. Nawet jeżeli to jest droga w otchłań, w zagładę, to on uparcie idzie z nami, bo nie jest dobrze nam być samemu i uparcie próbuje nam wytłumaczyć, przetłumaczyć, dotrzeć do nas, prawda, że jeżeli my będziemy tak uparci, nie? uporczywie bronić swoich stanowisk, to zniszczymy wszystko. To zniszczymy wszystko, nie? I, I zostaniemy z niczym, i jeszcze wielce rozżaleni, że nam ktoś coś zabrał. A nikt nam niczego nie zabiera, przeciwnie, on cały jest zawsze z nami. Mówię, zawsze z nami, nawet na dnie otchłani, na tych dni rozpacz, na dnie obrażenia innych takich rzeczy, tylko żeby wreszcie do nas dotarło, co tak naprawdę chodzi. Że jeżeli doszaczą chaosu i rozwałki, no to znaczy, że coś nie tak że jeżeli doświadczam, że Pan Bóg robi coś inaczej, niż ja się spodziewałem, to znaczy, że ja potrzebuję czegoś od Boga się nauczyć. Natomiast niestety zobaczcie, nam bardzo łatwo jest przyjąć postawę uczestników tejże uczty słynnej z 14 rozdziału Łukasza, że my tylko prawda przyglądamy się wrogim okiem Bogu i tylko go krytykujemy, prawda? Że to zrobił źle, to nie tak, to się robi inaczej, nie? że ciągle jesteśmy przekonani, że to my wiemy lepiej mimo obiektywnych faktów. Że Bóg nic tego nie uczynił, że wszystko zrobił dobrze, a to nam bez przerwy nie wychodzi. Tylko, że zobaczcie, nasze myślenie idzie w tym kierunku, nie? że to Bóg się myli, a nie ja. Że gdyby Bóg się przyłączył do mojej wizji dobra i, i razem ze mną robił po mojemu, to by zadziałało. A złośliwie Bóg nie chce się przyłączyć i, i robić złośliwie po swojemu. On nie robi złośliwie. On realizuje miłość. Tylko, żeby ja wreszcie uznał i warto to się modlić. Żeby wreszcie to do mnie dotarło i żebym wreszcie potrafił przyznać, że jeżeli Bóg robi coś inaczej, niż ja się spodziewałem, niż ja to bym zrobił, czy niż ja to robię, to znaczy, że to ja potrzebuję czegoś nauczyć od Boga, że to ja się pomyliłem. Żeby właśnie mieć w sobie taką postawę, właśnie taką reakcję na te wszystkie sytuacje w życiu, kiedy wkracza Bóg i robi coś inaczej, niż ja chciałem, niż ja bym to zrobił, niż ja się spodziewałem. Że miesz wobec takich sytuacji w sobie taką postawę, że wobec tego ja się chce czegoś nauczyć z tej sytuacji. To jest Maryja, zobaczcie. Że jeżeli Bóg ją jak czymś w życiu zaskakiwał, to nacierpliwie cierpliwie to rozważała w sercu, że czegoś od Boga się nauczyć na temat miłości, na temat dobra. I teraz właśnie Bóg w Jezusie próbuje nam pokazać, no ja to robię tak, ja to robię tak. Ja, który wszystko robię dobrze, robię to tak, tak jest dobrze. Nie? I chciałbym, żebyście wy byli, mieli w sobie tą samą radość, co ja. Radość tego, który wszystko robi dobrze. Nie? Zobaczcie, no naprawdę nas to udręcza, odkrycie, że ja coś zrobiłem niedobrze. To naprawdę jest dla nas fundamentalna udręka i to prowadzi nas do głębokiej nieakceptacji siebie, niepogodzenia się ze sobą. A to przekłada się na niepogodzenie się z życiem i z ludźmi. I wściekłość na wszystko, prawda? To doświadczenie, że ja coś robię nie tak. I, i, I to jest miłość Boga, że on próbuje doprowadzić do tego, żebyśmy mieli w sobie Jego miłość, Jego mądrość, Jego światło. tak, Żebyśmy mieli w sobie to odkrycie, że ja wszystko robię dobrze tak jak on. Że, żebym dał się zaprosić, żebym razem z nim robił to tak, jak on to robi. To wtedy będę miał pewność, że to jest dobrze. I będę miał w sobie Jego satysfakcję. Wiecie, my no wszyscy byśmy chcieli być jak Bóg, szczęśliwi jak Bóg, mieć sobie radość Boga, satysfakcję Boga no to Bóg próbuje nas nauczyć, skąd On ma w sobie tą radość, satysfakcję i szczęście. Nie? Ale nie, my, my wiemy lepiej od Boga, skąd On bierze szczęście. Nie? I będziemy tego szczęścia szukać po swojemu. No Nie da się znaleźć szczęścia Boga inaczej, jak tylko nauczyć się od Niego. No, no jest jeden Bóg. Właśnie to jest konsekwencja faktu, że jest jeden Bóg. Nie? Że gdyby było wielu Bogów, no to ja mógłbym jeszcze powiedzieć, jak chcę być szczęśliwy, jak ten Bóg, albo jak tamten Bóg, albo jak się ten Bóg. Bóg jest jeden. Koniecznie potrzebuje być jeden. Jest niemożliwe, że było wielu bogów, prawda? Jest jeden Bóg, nie? Jeżeli ja chcę być szczęśliwy jak Bóg, no to jest tylko jeden sposób być szczęśliwy jak Bóg. Nauczyć się od Niego. Nauczyć się od jedynego Boga. Zobaczcie, no, kompletnie to wszystko kupy się nie trzyma. To w ogóle jest kompletnie nielogiczne, że ja chcę być szczęśliwy jak Bóg, ale ja wiem lepiej od Boga skąd On ma to szczęście. To już jest absurd, nie? I że będę po swojemu rzeźbił, że ja będę po swojemu szczęśliwy, jak Bóg, nie? Ja sobie zrobię szczęście Boga, ale po swojemu. No nie, no mogę się tylko dać doprowadzić. Jezus chce nas do tego doprowadzić. Opowiada nam o tym, jaki on jest. Pokazuje nam, jaki on jest, co daje mu szczęście. I mówi, to samo mogę zrobić z Tobą. To samo mogę zrobić z Tobą, bo też trzeba odkryć, że ja nawet nie potrafię puścić tych fałszywych, nielogicznych przekonań że potrzebuję prosić Jezusa, żeby pomógł mi swoją łaską, żeby ja potrafił, żeby mnie wydobył z tego całego zakłamania, w którym jestem, i żeby stworzył we mnie taką postawę, żebym ja się dał nauczyć, żebym ja dał sobie powiedzieć, żebym ja chciał się uczyć, żebym ja chciał, żeby On mi mówił. I po drugie, kiedy widzę, że On coś robi inaczej niż ja, to żebym właśnie modlił się, żeby Jezus, żeby Jezus mnie przemienił, przemienił moje jakieś tam wewnętrzne schematy, przekonania inne rzeczy, żeby to zaczęło funkcjonować we mnie i w moim życiu tak samo jak w Nim. Właśnie o to warto się modlić, właśnie w obliczu tych wszystkich sytuacji, kiedy okazuje się, że zrobić coś inaczej. I teraz już tak bezpośrednio od dzisiejszej. Ewangelii, że zobaczcie, że Jezus mówi... W ogóle w dzisiejszej Ewangelii są takie fajne gry słów. Na przykład Jezus mówi do, do tego, który Go zaprosił, do zapraszającego, nie? że mówi, kiedy zapraszasz, kiedy robisz obiad lub wieczerze, ogólnie posiłek, to jest stary, stąd to... To jest taki posiłek o dowolnej porze dnia, raczej przed południem, najpóźniej w południe. No i daypon to rzeczywiście jest wieczerza, kolacja. Kolacja to był główny posiłek w tamtych czasach, natomiast w ciągu dnia to się tak jadło na przetrwanie. No i na ariston to jest taki posiłek na przetrwanie. Coś takiego jak w Włosi mówią, aperitivo, prawda. Natomiast deipnon to jest taki posiłek główny. To właśnie ta kolacja, nie? ten najważniejszy posiłek w ciągu dnia, kiedy właśnie człowiek jadł dosyta, prawda? No i, I mówi Jezus, no kiedy zapraszasz kogoś na jedzenie, prawda? To mówi, kiedy, kiedy wydajesz obiad czy wieczorek, czy kiedy organizujesz ten posiłek, to aperitivo i czy tą kolację. Mówi, nie zapraszaj przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów. I tutaj to zaproszenie jest opisane takim czasownikiem foneo, które dosłownie znaczy wołać, nie? Znaczy foneo, wydawać dźwięk, nie? Przywoływać kogoś, nie? Że ja wołam właśnie w tym sensie, jak powiedziałem, że widzę, że ten ktoś jest znamienity, znaczący, nie? Że w moich oczach to ten, to jest taki fajny, tu mam korzyść z przebywania z tym, tu, tu przebywanie z tamtym to mi daje przyjemność, nie? Ja ich sobie tak przywołuję, wołam, nie? Foneo, nie? Bo, bo, bo to jest mi przyjemne, korzystne i w ogóle, nie? Prawda, i w ogóle. No i, i, i o czym Jezus mówi, że to jest pułapka pułapka, w którą wpadł Adam po grzechu pierworodnym, bo zobaczcie, sprawa jest głęboka, nie? że Adam przed grzechem co robił? Uczestniczył w dziełach Boga. Uprawiał i doglądał ogród rajski. Prawda? Dla niego to było uczestnictwo w dobrych dziełach Boga. Wykonuje razem z Bogiem jego dobre dzieła i, to, i dzięki temu mam w sobie radość Boga, radość dobroczyńcy. Natomiast po grzechu w Adamie pojawiło się nastawienie, ale co ja z tego będę miał? Że ja muszę coś z tego mieć właśnie Muszę mieć jakiś wymierny efekt, wymierny zysk, prawda? I udręką Adama stało się to, że ja uczestniczę w dziełach Boga, one nie przynoszą mi takiego zysku, jak bym chciał. Że kiedy człowiek stracił poczucie wartości, prawda, to zaczął szukać sposobu na to, żeby po swojemu to poczucie wartości sobie odbudować. Na przykład, że ja dokonałem nie wiadomo czego, nie wiadomo co mi wyszło, nie wiadomo co potrafię, zachwyciłem wszystkich sobą, prawda, nie wiadomo z kim się przyjaźnię nie wiadomo kto jest moim krewnym i właśnie i Pan wie kto ja jestem i w ogóle i takie tam, nie. Że my próbujemy szukać sposobu, żeby nabić sobie beman. i to są wszystko sposoby fałszywe obce Bogu, nie? bo Pan Bóg no, odkrywa swoją wartość, On ma poczucie wartości z tego, że jestem miłością, że kocham i że wszystko robię dobrze. Właśnie. No I dlatego nas też nic nie nasyci, żadne osiągnięcia, żadne zyski, żadne znajomości, prawda, dopóki nie pójdziemy w kierunku bezinteresownej miłości Boga, która się po prostu cieszy z tego, że zrobiła coś dobrego. Że dopóki ja coś robię, spodziewając się, że coś z tego on nie miał, że ktoś mnie pochwali, podziękuje, odpłaci, nagrodzi, prawda, że zobaczę efekt. Wiecie, ja ostatnio tak miałem okazję zwiedzać taką jedną wielką katedrę we Francji i tak sobie przy okazji tego zwiedzania tu właśnie myślałem, że takie katedry to nieraz były budowane przez wiele pokoleń ludzi i ci, którzy ją zaczynali, tą katedrę budować, to zasadniczo mieli świadomość, że on nigdy nie zobaczą jej gotową. Że oni zaczynali dokładnie z tą świadomością. To jest świadomością tego Pawła: ja się, jak inny innym, że podlewał jeszcze kto inny, zbierze plony. Nie? I że radość tych ludzi nie wynika z tego, że my zobaczymy efekty naszego działania, tylko że robimy coś dobrego. Że robimy coś dobrego. A dobro niekoniecznie wyznacznikiem dobra nie są zyski, nie są efekty. Wyznacznikiem dobra jest miłość. Nie? jest miłość. I właśnie Jezus o tym mówi w dzisiejszej Ewangelii, że jeśli chcesz być szczęśliwy, to potrzebujesz tej bezinteresownej miłości, która jest we mnie, która jest szczęśliwa, raduje się po prostu tym, że kocha. Tym, że kocha. I dopóki to, co robisz, gdzieś tam jest jakiś, prawda, element spodziewania się, Prawda, to będzie cię o to udręczać, tak jak to zaczął udręczać Adama po grzechu pierworodnym. I Jezus mówi, ja cię chcę z tego wyzwolić. Zobacz, jak cię to udręcza. Jak cię to udręcza, że ty się narobiłeś, a nie ma efektów. Że się narobiłeś, a nikt tego nie zobaczył. Narobiłeś, się, a ci nie wyszło. prawda? Narobiłeś, się, a ci nie zapłacili. Narobiłeś, się, a nikt tego nie dostrzega, prawda? Zobacz, jak cię to udręcza. Że jedno, co nas udręcza, to doświadczenie, że zrobiłem coś niedobrze. A drugie, co mnie udręcza, to właśnie doświadczenie, że nikt tego nie zobaczył, nie docenił, że, że prawda nie ma spodziewanych efektów, nie ma spodziewanych wyników, nie ma spodziewanych zysków, że na przykład co nas zniechęca w tak zwanej pracy nad sobą, że ja próbuję i ciągle wpadam w to samo. Próbuję i ciągle w to, wpadam w to samo. I to nawet zobaczę w odniesieniu do samego siebie. Jezus mówi, przydałoby być wolność od, od szukania efektów. Od tęsknoty za efektami, bo prawdziwa miłość raduje się czym? No, tym, że ja robię dla siebie to, co dobre, a co jest dla mnie dobre, no, to, że ja nieustannie próbuję. I teraz zobacz, jak na każdej płaszczyźnie, na płaszczyźnie radzenia sobie ze sobą, na płaszczyźnie relacji z Bogiem, na płaszczyźnie relacji z innymi ludźmi, na płaszczyźnie pomocy komukolwiek, na, na płaszczyźnie robienia czegokolwiek. Jak ważną sprawą jest właśnie ta wolność wewnętrzna od wypatrywania efektów, od, od pragnienia sukcesu, zysku, od pragnienia, żeby ktoś dostrzegł, pochwalił. No można powiedzieć, że to jest naturalne. No Jezus mówi: Ja ci nie bronię się tego trzymać. Tylko zobacz, jak cię to udręcza, jak cię to ostatecznie zniechęca. Nie? Czy to znaczy, że nie wolno mieć zysków, efektów, nie wolno mieć osiągnięć wolno? I wolno, warto się starać i tak dalej. Tylko rzecz jest tym, że miał w sobie tą wolność, która jest w Jezusie, że efekty, zyski, osiągnięcia są na drugim planie, na pierwszym planie jest właśnie radość z tego, że ja uczyniłem coś dobrego. Po prostu ja się tym cieszę. Zobaczcie, gdyby Bóg szukał efektów, wyników, zysków, gdyby szukał pochwał, że ktoś to dostrzegł, docenił, to już dawno by się zniechęcił. Natomiast zobaczcie, co, co nas zniechęca właśnie w pracy nad sobą, w staraniu się wobec samego siebie. No dokładnie właśnie ten brak efektów. Jezus mówi co do świętego Pawła. No co z tego, że masz brak efektów, że ten osień ciągle wraca, nie? A wystarczy ci mojej łaski. Łaski do czego? Żeby potrafić kochać siebie tak, jak kocha mnie Jezus, i żeby troszczyć się o siebie w kółko od nowa, tak jak troszczy się o mnie Jezus, nawet jeżeli to nie przynosi efektu. Ja mam satysfakcję po prostu z tego, że czynię miłość, że czynię coś dobrego. W kółko upoczywia ciągle na nowo, czynię coś dobrego dla siebie. Dźwigam siebie ze ścienia, który ciągle wraca. I to robi Jezus. Zobaczcie, Jezus rzeczywiście, Bóg tak funkcjonuje, nieustannie w kółko na nowo dźwiga nas z tego samego. I on się po prostu raduje, że uczynił coś dobrego. I dlatego Jezus mówi, zainteresuj się tymi, którzy nie mogą ci odpłacić. Nie? Gdzie nie zobaczysz efektów. Nie? Bo wtedy będziesz szczęśliwy. Szczęśliwy w sensie. Yy szczęśliwy w się sensie makarios, nie? Co to, to znaczy makarios? To jest taki, takie szczęście z tego, że się rozwijam. Bo się rozwijam w miłości, którą ma w sobie Bóg. Widzę, że się rozwijam w tej miłości, to mi daje szczęście, radość. Ja się raduję właśnie tym, że jest coraz więcej we mnie tej samej miłości, która jest w Bogu. A to jest właśnie taka miłość, która nie szuka efektów, wyników, nie wiadomo czego, tylko się raduje tym, że kocha i że czyni coś dobrego, że zawsze czyni dobro. Nie? I właśnie Jezus mówi, nie? Że, że, że tutaj masz okazję się rozwijać w takiej miłości, właśnie w takiej bezinteresownej miłości, która nie patrzy, czy ktoś doceni, zapłaci, prawda, dostrzeże, pochwali, która nie patrzy, czy są wyniki, efekty, tylko raduje się tym, że czyni coś dobrze. Dobrze, nie? dobrze, dobrze. Widzicie, no niestety my nawet w kościele, no to się skupiamy na wynikach i efektach, na tak zwanej efektywności. I, I kiedy podejmujemy jakieś działania, to pytamy się o efektywność. Natomiast trzeba się pytać, czy to, co robimy, jest miłością, czy to, co robię, rozwija mnie w miłości. I Jezus nas zachęca, żebym sobie takie pytania zadawał. I teraz właśnie dzisiaj Jezus mówi, przydać się właśnie takie nastawienie. Jeżeli nie masz sobie takiego nastawienia, jeżeli nie masz sobie tej wolności, prawda, to proś mnie o nią. Ja chętnie ci ją dam, tylko potrzebuję wiedzieć, że chcesz. Nie? Natomiast my możemy się upierać, że to takie ludzkie mieć efekty, to takie ludzkie, że ktoś mnie pochwali. Okej. Okay. I to się czasem zdarzy. Tylko, że no, możesz się tego upoczywie trzymać, Zauważy, to cierpienia ci sprawia. Właśnie wtedy, kiedy cię ktoś nie pochwali, nie dostrzeże, kiedy nie masz efektów. Mówię, nawet wobec samego siebie. I tak właśnie przy dzisiejszej Ewangelii właśnie myślę o, o, o samym sobie. Nie? Jak bardzo potrzebuję wobec siebie mieć w sobie, wobec siebie tą autentyczną, bezinteresowną miłość Jezusa, która po prostu raduje się tym, że ciągle robi to, co dobre. Wobec siebie, bo zobaczcie, ile jest rzeczy, w które my ciągle wpadamy na nowo, mimo naszych wysiłków, prób. I teraz co doprowadza człowieka do zniechęcenia? No, że ja próbuję, a ciągle to samo. A Jezus mówi, no ale co z tego, że ciągle to samo? Sedno jest w próbowaniu, sedno jest w czynieniu tego, co dobre, co jest dla mnie dobre, ciągle próbować. Ciągle próbować, nigdy się nie poddawać. Teraz, jeżeli będę miał w sobie miłość Jezusa, to będzie we mnie radość z tego, że się nie poddaję, że ciągle próbuję. Nie będę się udręczał tym, że ciągle się potykam i wpadam w to samo, tylko uraduję się tym, że ciągle wstaję i że ciągle próbuję i że ciągle siebie dźwigam. I tu nawiasem mówiąc, w tym zapraszaniu tych ludzi właśnie poturbowanych wszystkich, to Jezus używa już słowa, nie foneo, ale kaleo, bo Bóg nie kaleo. To kaleo to jest takie wołanie, już nie wołanie, że prawda, bo ja zobaczyłem w Tobie jakąś wartość, bo ja zobaczyłem w Tobie jakiś zysk, nie? bo mi jest przyjemnie z Tobą pobyć, albo, ale, albo, że mi to jakoś tam poprawi wizerunek, jak się pokaże z Tobą. Prawda? Tylko to kaleo to jest takie nachylenie się nad kimś powiedzmy bezimiennym i że to moje zaproszenie tego kogoś, nie? to mu nadaje wartość, nadaje imię. I tak mnie zaprasza Bóg. Bóg mnie zaprasza do życia, do istnienia, do bycia jak On i to zaproszenie nadaje mi wartość. I właśnie w tym zaproszeniu jest moja wartość, moja tożsamość, moje imię. Że Bóg zaprosił mnie, dźwignął z prochu, właśnie zawołał w sensie kaleo, bo kalot jest takie wołanie po imieniu, takie wołanie nadające imię. Że właśnie w tym, że Bóg w swojej miłości mnie zawołał, to nadaje mi imię. To nadaje mi tożsamość, to nadaje mi wartość. Moja wartość, że Bóg mnie nie zaprasza dlatego, że on dzięki temu będzie coś miał, że ja mu coś dodam swoją obecnością. Bóg mnie nie zaprasza dlatego, że zapraszając mnie sobie podbije bęben, bo ja coś wniosę w to wszystko. Tylko odwrotnie, Bóg mnie zaprasza właśnie dlatego, że chce mi dać, nie? że chce mi dać i to zaproszenie nadaje mi wartość. Teraz ja mogę od Boga tego się nauczyć i modlić się, żebym tak potrafił. Żebym właśnie w ten sam sposób zwracał się do ludzi. Zwracał się do ludzi w sposób nadający im wartość. Nie właśnie w taki sposób, że ja na ludziach chcę coś zyskać. Tylko że ja właśnie zwracam się do nich w taki sposób, że oni zaczynają czuć swoją tożsamość czuć się kimś, prawda? Dzięki sposobowi, w jaki ja ich traktuję. Bo tak mnie traktuje Bóg. Tak mnie traktuje Bóg. To mi się kojarzy, taki ksiądz. Prawna. On tam zmarł na początku lat 2000, to był w seminarium we Wrocławiu, później na terenie diecezji opolskiej, mieszkał z bezdomnymi w, w przytułku. Taki człowiek na miarę brata Alberta, zupełnie nieznany. Tak niedawno powstał taki niszowy film o tym człowieku. I co w tym filmie mnie uderzyło, prawda? Że wypowiadali się ludzie bezdomni, którzy jeszcze go znali. Nie? I czy bezdomni ani jeden z nich nie mówił o tym, że on dawał im jeść. On dawał im jeść. Dawał im jeść, dawał im pić. Właśnie założył ten przytułek, że oni mogli się schronić, oni w ogóle o tym nie mówili, że on nas karmił, poił, prawda, że, 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 że przyjmował nas w tym przytułku, tylko o czym mówili, że z nim mogliśmy rozmawiać i on nas słuchał, i my przy Nim czuliśmy się kimś. Czuli, zaczynaliśmy istnieć przy nim. Myśmy czuli, że dla niego istniejemy. I to jak jeden mąż, oni wszyscy ci bezdomni, którzy go jeszcze pamiętają, to właśnie to wspominali, że, że przy nim czuliśmy się kimś, bo on nas słuchał, on cokolwiek mieliśmy mu do opowiedzenia, on chciał tego słuchać, on się tym interesował. I ja czułem się kimś, że ktoś się interesuje mną jako mną. I to jest właśnie ostatecznie to. I tu trzeba patrzeć właśnie na swoją relację do ludzi, nie? Czy, czy drugi człowiek, nie, zaczyna się przy tobie czuć kimś, prawda? Kimś. Nie? Czy ty zapraszasz drugiego człowieka, bo w twoich oczach on jest kimś i przy nim ja błysnę, prawda? Czy ty wchodzisz w taką relację z drugim człowiekiem, że on przy tobie zaczyna czuć się kimś. I tu warto się modlić, żeby, żebyśmy to potrafili. Żebyśmy po pierwsze potrafili czerpać to z Boga, właśnie to poczucie, że dla Boga jestem kimś, nie jestem czymś, jestem kimś dla Boga. Żebyśmy potrafili każdy z nas odkrywać tą swoją wartość, tożsamość, którą mam u Boga. Żebym potrafił to przekazać innym ludziom. Właśnie to poczucie, że jesteś kimś. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Młodsze za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest poniedziałek, 31 tygodnia zwykłego. Tak, i wędrujemy dzisiaj do 14 rozdziału Świętego Łukasza. Troszeczkę uroczystość Wszystkich Świętych i dzień za troszeczkę nam obcięły ten 14 rozdział Łukasza. Ale sobie zaraz przeczytamy tą dzisiejszą Ewangelię. No i potem właśnie zobaczymy, co zostało nam wycięte i dlaczego to jest ważne. tak Ale skoro zostało wycięte, to znaczy, Został chciał powiedzieć coś jeszcze ważniejszego, co nie zmienia faktu, że warto się przyjrzeć, co tam jest tak naprawdę. Więc dzisiaj rozdział 14 Łukasza, wiersze od 12 do 14. Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił. Gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaprosi ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Właśnie. Ten czternasty rozdział Świętego Łukasza zaczyna się od tego, że pewien przywódca faryzeuszów Jezusa zaprosił do siebie na posiłek, prawda? No i tam kiedy Jezus wszedł na ten posiłek, to się okazało, że to zaproszenie trochę jest takie, no, że to zaproszenie to jest trochę taka podpucha, że w gruncie rzeczy to tam Jezusa podglądają, co on zrobi, czego nie zrobi. I na czym go tu przyłapać? No i się tam dzieje taka rzecz, że na tym przyjęciu zjawił się też człowiek z wodną puchliną. Właśnie Jezus wykorzystał tą sytuację właśnie, żeby no, zapytać zebranych, no co oni by zrobili w dzień szabatu, bo ten cały posiłek, to przyjęcie było w dzień szabatu. Gdyby w dzień szabatu na przykład twój syn albo twoje zwierzę padło do studni, na przykład, albo do dołu. Czy byś nie, nie dołożył starań, trudu, żeby na dzień szabatu tego swojego syna czy to sobie zwierzę uratować. No i uzdrowił tego człowieka, i, i, i nie bardzo wiedzieli, co mu na to powiedzieć. A Jezus jakby poszedł dalej, no bo właśnie patrząc na to, jak się tam wybierali pierwsze miejsca, wygłosił pouczenie takie znane właśnie w tym wybieraniu miejsca, tym, żeby żeby usiąść na ostatnim miejscu i czekać na to, prawda, jakie miejsce mi przyznaczy, przy, przyznaczy ten, który mnie zaprosił. No i potem właśnie przeszedł do, do pouczenia skierowanego do zapraszającego. I teraz co proszę państwa, trzeba wiedzieć? No, trzeba wiedzieć, że wśród Faryzeuszów planił się taki zwyczaj, że było modne zaprosić kogoś znanego, Kogoś, cieszącego się rozgłosem, nawet jeżeli się za bardzo z nim nie zgadzałem, nawet jeżeli wewnętrznie no, byłem w jakimś konflikcie z, z tym człowiekiem, to ponieważ miał rozgłos w, w oczach wielu ludzi zdobywał uznanie, no to modne było zaprosić sobie takiego człowieka na posiłek, na przykład w dzień szabatu, no, żeby sobie podbić bęben, żeby sobie podbić, że tak, powiem, wizerunek w ten sposób, że o, kto tu umienia. Tak, czasami, wiecie, gdzieś tam bywam w jakichś lokalach, nieraz, tylko żeby, żebyście nie myśleli, że chodzę po knajpach, bo akurat u mnie knajpy nie ma, tylko gdzieś tam czasem, jak gdzieś pojadę, to powiedzmy idę gdzieś coś zjeść. No i czasami bywa tak, że w takiej restauracji wisi, że tak powiem, całe tablo zdjęć, kto to tutaj nie był i kto to tutaj nie jadł, prawda? na to właśnie faryzeusze, szczególnie właśnie ci bogaci, bo nieraz faryzeusze to żyli w takiej konkretnej biedzie. W każdym razie faryzeusze to właśnie lubili sobie gromadzić takie portfolio, kto to u mnie w domu nie był. Prawda? Nawet jeżeli formalnie wewnętrznie to byłem w jakimś konflikcie z tym człowiekiem, to uważa, że to znany człowiek. I... I że ja sobie tutaj nabijam w swój wizerunek w oczach ludzi, że ten u mnie był i ten u mnie był i ten u mnie był. I teraz jeszcze jedna rzecz, że te, te, te właśnie takie uczty, właśnie te wizerunkowe, to miały taki charakter otwarty, że taki dom to był wtedy otwarty i tam mógł zajrzeć każdy, kto przechodził, kto miał ochotę, żeby zajrzeć, no właśnie, żeby wszyscy widzieli, kto to u mnie ucztuje. No i właśnie dlatego w czasie tych posiłków u faryzeuszy, to mogli się zjawiać przed Jezusem czy przy Jezusie różni ludzie, na przykład w jakimś konflikcie.